rakiet, ale będziemy mogli też porozmawiać, co prawda tylko przez łącze internetowe z astrofizykiem Nikodemem Popławskim. To też dzisiaj przed nami, ale zanim sięgniemy gwiazd, oderwiemy się od Ziemi, pozwolicie Państwo, że te loty troszkę jeszcze obniżę, bo nie będą one kosmiczne, ale ledwo ponad, trochę ponad Ziemią, ponieważ chciałem opowiedzieć bardzo krótko, bo taka jest tutaj jakby możliwość w tej chwili takiego lakonicznego wspomnienia o profesorze Tadeuszu Sołtyku, również radomianinie, słynnym konstruktorze samolotów. Także szybko postaram się przybliżyć jego postać i za chwilę przejdziemy do kolejnych punktów naszego dzisiejszego programu. Pozwolą Państwo, że siądę i przybliżę postać Tadeusza Sołtyka przy pomocy oczywiście obrazu. Drodzy Państwo, pierwszy bohater naszego dzisiejszego spotkania, profesor Tadeusz Sołtyk, nie jest oczywiście przypadkowo dzisiaj z nami, ponieważ po pierwsze jest radomianinem, po drugie jest słynnym konstruktorem samolotów, a po trzecie, myślę też bardzo istotne, honorowym obywatelem naszego miasta. Profesor Tadeusz Sołtyk urodził się dokładnie 30 sierpnia 1909 roku, właśnie w naszym mieście. Tutaj też stawiał pierwsze kroki, także jeżeli chodzi o swoją edukację, która przebiegała w obecnym 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Tytusa Chałupińskiego. Jest to szkoła, której protoplastą była, tu jeszcze możemy spojrzeć na Radom, mniej więcej w tych czasach, kiedy profesor Sołtyk przychodził na świat, czyli początek XX wieku. Radom jeszcze miastem wielokulturowym, z tym specyficznym klimatem, który możemy zobaczyć właśnie na tej pocztówce. Ale wracając do edukacji profesora, ta szkoła, dzisiejsze 4. Liceum Ogólnokształcące, jego protoplastą była szkoła handlowa męska, mieszcząca się przy ulicy Traugutta. Do dziś ten budynek jest zachowany. Myślę, że rozpoznawalny. Wielu ciekawych absolwentów ma ta placówka edukacyjna. Na pewno profesor Sołtyk jest jednym z ważniejszych właśnie takich wychowanków tej szkoły. Kolejne kroki, jeżeli chodzi o już edukację wyższą profesora, to Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej, który ukończył w 1934 roku. Po czym rozpoczął swoją pracę już związaną właśnie z lotnictwem w Państwowych Zakładach Lotniczych jako konstruktor. Tam też